Było blisko zwycięstwa, jest podział punktów i spory niedosyt. Gryf Wejherowa w 14. kolejce drugiej ligi zremisował na własnym stadionie 2-2 z Siarką Tarnobrzeg i pozostaje w środku ligowej tabeli. Gryf do niedzielnego meczu na Wzgórzu Wolności przystępował po wyjazdowej porażce w Rybniku. Podopieczni trenera Mariusza Pawlaka w 14. kolejce podejmowali najmłodszą drużynę w lidze, zajmującą 4. miejsce Siarkę Tarnobrzeg. Goście zaczęli spotkanie od wysokiego pressingu. Ofensywa zadziałała w 19. minucie, gdy wynik otworzył Robski. Gryfici drogą do bramki znaleźli dopiero w drugiej połowie, gdy wyrównał Michał Marczak. Bramka zmotywowała żółtoczarnych na tyle, że w 77. minucie prowadzenie dał im Tomczak. Później Gryf bronił się dzielnie, a przez ostatnie kilka minut w osłabieniu po drugiej żółtej kartce Piotra Kołca. Faul Łukasza Nadolskiego przed polem karnym w doliczonym czasie gry otworzył jednak drogę do bramki piłkarzom Siarki. Gospodarze zapisują na swoje konto tylko remis 2-2. Nie martwi mnie ten punkt, martwi mnie... Może nie podejścia, ale zachowania w niektórych momentach zawodników cały czas i no, tu mamy duży problem, tak? Ale mówię, no, te fazy meczu są różne, na szczęście strzeliliśmy dwie bramki, natomiast mówię, no, szkoda, że nie jesteśmy w stanie utrzymać dobrego wyniku na własnym boisku, tylko po prostu no, oddajemy po prostu to, no, za darmo. Myśmy lecili przede wszystkim tym meczu nieskutecznością. To nie oznacza, że na pewno mecz stał na niezłym poziomie. Taki był emocjonujący i na pewno wiele się działo. Duża gospodarze grała bardzo agresywną piłkę, szczególnie w drugiej połowie i kto wie, mogli nawet wcześniej zapewnić sobie zwycięstwo i 3 punkty. Wejherowie kibice oglądali dosyć fizyczny, momentami brutalny mecz. Jakub Głaz z Siarki opuścił boisko po kilku minutach ze złamaną kością jarzmową. O wyniku zadecydowały jednak przede wszystkim indywidualne błędy, tak jak gra w osłabieniu i niepotrzebny rzut wolny. Nie może być coś takiego, że Piotr dostaje 2 kartki i tak naprawdę... No... To nie były kartki w ogóle potrzebne i mówię nie tylko z Piotra, ale też ten rzut wolny, myślę, że nadal też niepotrzebnie faulował doświadczeni zawodnicy, ale mówię, to nie szukam u nich, tylko mówię, no to są rzeczy, na których my już tutaj z boku trenera na pewno nie możemy nic na boisku zmienić. No. To są ich jakieś podjęcie złych decyzji. Po tym spotkaniu Gryf znajduje się na 8. miejscu w tabeli drugiej ligi, tracąc 2 punkty do miejsca barażowego o awans i 4 oczka nad strefą spadkową. Za tydzień Wejherowianie zmierzą się w Radomiu z Radomiakiem, a my zapraszamy jeszcze na obszerniejsze podsumowanie meczu z Siarką w najbliższą środę o godzinie 18 do magazynu Ligowiec, gdzie gośćmi będą Jarosław Kotas i Przemysław Mońka.